Czołem, witajcie, ja jestem Aberka i moi drodzy, jesteśmy naprawdę bardzo blisko gangu Abery, bo znajdujemy się od Maciocha, od Elvisa i od Agentixa, tylko niestety nie ma Agentixa na serwerze, nie wiem co się z nim dzieje, ale w każdym razie jesteśmy od nich 3000 kratek, więc no po prostu lada moment będziemy u nich, uratujemy ich. Nie mam pojęcia, słuchajcie, czy oni sobie tam wybudowali jakiś kompleks willi, czy oni sobie, słuchajcie, są w jakimś, nie wiem, pierdlu, nie mam pojęcia. Jedyne co Elviso mi napisał, to że potrzebuje pomocy, że jakieś kraty, lawa, pułapki, mury. Ja dostałem ładne koordynaty na tabliczce od kogoś, kto, nie wiem, jakby jest chyba za to wszystko odpowiedzialny, kogo rzekomo nie znamy, bo on mówił, że siema, siema, my się jeszcze nie znamy i nadchodzą mroczne czasy, czy coś w tym stylu, ale w każdym razie nie wiem, co się dzieje. Elviso tylko napisał, że kraty, lawa, pułapki, mury, więc stwierdzam, że to jest chyba więzienie, albo przynajmniej ma aspirować do więzienia, ale spokojna głowa. Abera już, słuchajcie, na posterunku oczywiście tutaj leci. Za moment będzie nam brakowało tylko 2000 kratek do koordynatów wskazanych zarówno przez Elviso, jak i tego ktośa, kogosia, nie wiem, kogo, srosia, dlatego wydaje mi się, że no to jest już wiarygodne, słuchajcie. Ja mówiłem, że nie mam pojęcia, czy to są wiarygodne dane, ale teraz, jeżeli obie strony, zarówno ten ktoś, jak i Elviso mówi, że to są 850 tysięcy koordynaty na 42300, to słuchajcie, lada moment prawdopodobnie spotkamy gang Abery, w końcu. Tylko tak jak mówię, troszeczkę obawiam się, bo nie ma agenta. Nie mam pojęcia, co z agentem, nawet mogę się zapytać, a co z agentem? Bo serio, nie ma go totalnie, nie wiem, co jest grane, oni też w sumie mówią, że nie za bardzo wiedzą, znaczy przynajmniej tak mi się na Messengerze pisali, że nie bardzo wiedzą, co jest w tym wszystkim grane, więc mam nadzieję, że zaraz ich zobaczymy, bo zostało nam raptem 1000 kratek i dowiemy się wszystkiego. No nawet Elviso napisał, że dobre pytanie. Kiedy ja się pytam, co z agentem, no to słuchajcie, tym bardziej ja nie wiem, jak to zniknął, jak to nie ma czegoś takiego, że, no dobra, w sumie gang Abery też zniknął, nie, no słuchajcie, to są jakieś jaja, naprawdę, to co się dzieje po moim i Bobo powrocie na milionowice, to po prostu przerasta nasze najśmielsze oczekiwania. Myśleliśmy, że wrócimy i że będzie wszystko git, ale nie! Absolutnie nie, gościu, nie ma takiej możliwości. Ty, w ogóle my jesteśmy 400, 300 kratek, słuchajcie, od miejsc. O, to są jakieś góry, już chciałem mówić, że to jest środek oceanu, ale tu nic nie ma. To są te koordynaty? Przecież tutaj nic, to są jakieś góry. Czekajcie, 100 kratek. No, co? Okej, nie, ej, to się łączy, słuchajcie, w pełną całość. Co to jest? Ej, to... What? Czy to jest więzienie? Ej, lol, to wygląda co najmniej jak więzienie o zaostrzonym rygorze w jakimś Teksasie. Co jest grane? Co to jest za... Ej, widzę Niki! Patrzcie to! Lol, widzę Maciocha i widzę Elviso. Lol, co to jest? Słuchajcie, jeżeli wy myślicie, że ja teraz po prostu tutaj wejdę, skoczę sobie i tyle, to się grubo mylcie, słuchajcie. Za dużo jest do stracenia. Ewidentnie, słuchajcie, za dużo jest do stracenia. Tutaj mogą się stać różne dziwne rzeczy. Naprawdę różne dziwne rzeczy. Więc ja najpierw muszę obejść cały ten teren. Muszę zobaczyć, co tu się dzieje. Wydaje mi się, że pod niektórymi płytkami naciskowymi może być coś ukryte, więc lepiej, słuchajcie, tutaj uważać, bo tu akurat nie było. Ale serio, co to jest za miejsce? I czemu oni są, słuchajcie, ponad 100 tysięcy kratek od milionowic? LOL! Jakby... No, to nie wygląda zbyt dobrze. Serio, to wygląda co najmniej jak... Może nie, że jak piekło, ale co najmniej jak więzienie o zaostrzonym rygorze. Tu jest napisane teren monitorowany. Tu jest, słuchajcie, też napisane teren monitorowany. Okej, nie bardzo widzę, słuchajcie, tutaj kamery, ale że... Czemu? Co? Rozumiecie to? Dobra, jednak te płytki naciskowe coś robią. Naprawdę, one jednak coś robią, by tutaj warto uważać. Nie za bardzo, słuchajcie, tutaj kogoś widzę, ale tutaj są naprawdę takie pułapki poukrywane, że trzeba pomyśleć, z której strony my mamy wbić. Wydaje mi się, że najlepiej, słuchajcie, byłoby się wbić od dołu. Ewidentnie, słuchajcie, wbić się od jakoś dołu. Okej, na przykład, słuchajcie, jakoś podkopać się tutaj. Ewidentnie, słuchajcie, podkopać się tutaj i wbić się do nich wtedy po prostu bokiem od dołu, a nie od góry. Bo coś, że słuchajcie, tutaj może być albo jakaś bariera, albo jakieś nitki niewidzialne, które zaraz nam wszystko wybuchną. Nie mam pojęcia, ale napiszę im. Zaraz was uratuję. Więc serio, wydaje mi się, że to będzie najlepsza droga. Niestety nie mam, słuchajcie, łopaty, ale możemy teraz ją sobie szybko skraftować, bo oczywiście zabrałem rzeczy, żeby tutaj wszystko ogarnąć. O, w ten sposób. Dobra, cyk. I teraz wydaje mi się, że wbijamy tędy. Wbijamy, słuchajcie, ewidentnie tędy. Czy my jesteśmy na ich wysokości? Mniej więcej teraz tak. I czy my wbijemy się normalnie kamieniem? Czy my po prostu wejdziemy do ich celi w taki sposób? Czy nagle się okaże, że tu cyk jak... Coś tak czułem. Coś tak, słuchajcie, to nie będzie easy. To nie będzie easy. Ja tutaj rozkopię ten bloczek i co mi potem? Jak tu jest całe morze. Ale nie wiem, czy tutaj coś jest.
są jakieś dźwignie, to są, słuchajcie, chyba właśnie jakieś kamery. Słuchajcie, nie bardzo wiem, czego się tutaj spodziewać. Dlatego, moi drodzy, oglądajcie do samego końca i subskrybujcie kanał codziennie. Macie na tym kanale filmy oraz na kanale Abra Games też macie codziennie filmy. I wpadajcie także na sklep www.abraety, pierwszy link w opisie. Kozackie koszuleczki na was czekają właśnie z nowego teamu Abra Galaktyka. Oraz, słuchajcie, są produkty Back to School. Możecie sobie zakupić kozacki plecak, chociażby Abra Team czy Bobo Team. Są i białe, i czarne, i do każdego plecaka jest darmowy kurier w zestawie, więc płacicie tylko za plecak, a macie wtedy dobrze rozpoczęty rok szkolny i szpan przed znajomymi. No, więc polecam bardzo serdecznie. Są i worki, i plecaki, i różne inne rzeczy. www.abraety, pierwsza linijka w opisie. No, a teraz, słuchajcie, robimy w ten sposób, że patrzcie, zrobię cyk, zrobię teraz cyk, zrobię teraz cyk. Okej, okay. I teraz tak, słuchajcie, czy ja mogę to... Czy ja mogę... To jest kolejna jakaś faza! Co to? Ej, oni tam ewidentnie są, latają, słuchajcie, w jakiś... Ej, oni są w strojach więźniów! Patrzcie to! Jakimś chlebem się chyba dzielą, dobra. Okej, okay, to teraz tak, słuchajcie, musimy przejść bokiem. Ja nie wiem, czy jakby oni mogą mnie widzieć, to spoko. Jakby, okej, okay, ja nie shiftuję po to, żeby oni mnie nie widzieli. Żeby zrobić im szczęśliwą niespodziankę. Nie, nie, chodzi tutaj o to, żeby, słuchajcie, ten ktoś, kto jest za to odpowiedzialny, żeby tego nie widział. I próbuję, słuchajcie, pójść bokiem, żeby znaleźć jakieś sensowne wejście. Bo coś czuję, że jeśli zrobię... Właśnie! No właśnie, no właśnie, słuchajcie. Więc teraz tak, musimy znaleźć jakieś sensowne przejście. Tylko czy my jakieś tutaj znajdziemy? Czy my w ogóle mamy na to bloki? Tak, no trochę, słuchajcie, tego kobla jeszcze tutaj jest. Czy tutaj jest w ogóle wejście? Ej, tutaj chyba nie ma wejścia. Ja chyba będę musiał się po prostu, słuchajcie, wkopać. Bo z każdej strony jest po prostu ten sam system. Czekajcie, nie tak. Tylko zrobimy tak, teraz, słuchajcie, tak. Okej, okay. Oni tutaj śmigają. Tutaj jest napisane gang Abry w ogóle. Jakaś tabliczka, dobra, słuchajcie, spróbujmy jeszcze bokiem przejść. Spróbujmy, słuchajcie, jeszcze tędy przejść. Tutaj zobaczymy, czy może faktycznie tutaj będzie jakieś wejście. Jeżeli tutaj nie będzie, to znaczy, że z żadnej strony nie będzie. Więc wtedy po prostu trzeba się wbić. I nie wiem, jakie konsekwencje nas czekają z tego tytułu. Chyba nie ma wejścia, słuchajcie, chyba nie ma wejścia. Więc teraz po prostu trzeba się wbić w taki sposób. Czekajcie, czy tutaj jest lawa, nie ma lawy. Oni mnie, nie wiem, czy widzą, nie słyszą, nie wiem, słuchajcie, co jest grane, ale patrzcie, tu są jakieś linki. Nie wiem, czy to jest jakaś hermetycznie zamknięta cela. Halo? Ej, wy mnie słyszycie? Co? Abra! Co jest grane? Abra. Ej! Ej, słyszą mnie! To jest... Jak ja mam jest. To przejść? Jak ja mam to przejść? Patrz, tu są jakieś linki. Abra. Czy ja mogę to po prostu zniszczyć? Jest! Ja mogę to po prostu zniszczyć? Nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba nie byliśmy tam nigdy. Dobra, zepsułem to. Ej, bo naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ja się teraz znajduję. Ja próbuję tutaj znaleźć jakieś przejście po prostu od boku, ale tutaj nie dało się wejść od boku. Bo jest jakaś forteca, naprawdę. Ale, wy ale my jesteście, nawet nie wiemy, jak to wygląda z zewnątrz. Naprawdę. My tam nigdy nie byliśmy. Czy tutaj nie ma czegoś właśnie, co by chciało mnie teraz w tym momencie zepsuć, bo tego trochę są się kamery, obawiam. Musisz tam uważać kamery, na kamery, wiesz? Ty to może po prostu je zepsuję i tyle, patrz, jedna. Okay. Cześć, o, spróbuję tutaj się pod... dobrze. Ej, nie, bo naprawdę teraz to ja nie wiem, czego się spodziewać. Jeżeli wy zrobiliście sobie takie więzienie dla pranka, no to strasznie zabawne, ale... No niby to, jak? Ja bym chciał tutaj uratować was, tak jak pisaliśmy, no, więc dobra, czekajcie. To dalej tu właśnie jakoś wbijaj, okej, okay. Okay. Dobra. Czy pod tym nic nie ma? Tu jest jakiś dispenser. Wow, tu są instant damage. My nie wiemy, dobra. Czy to są jakieś takie troll bomby, czy to naprawdę tam jest. Nie byliśmy poza celem, okej? Nie mamy pojęcia. Dobra, to tutaj też to rozwalam wobec tego, zamurowywuję. Ej, to naprawdę trzeba uważać. I teraz tak, czy ja mogę po prostu podejść i to rozwalić? Bo to jest dobre pytanie. Ej, no chyba tak. Chyba nie tak. Wiem. Nie mam pojęcia. Są jeszcze tutaj gdzieś kamery? Są tam kamery. Są po drugiej stronie dwie. Dobra, okej, okay, jest, okay. W końcu jesteś. Witajcie tutaj, jest. W tej. Ej, jesteś. Jak? Czy tu coś jest? Tu coś jest? To jest wyjście? Nie wiem. Nie wiesz, to jest lawa. Dobra, nie wiem, czy ja mam psuć te kamery, czy nie, ale naprawdę, jakby, to są kamery. Naprawdę, to są kamery? No to jest tylko jakieś przepotężne więzienie, story, co jest... Dobra, ja je postaram się na razie zepsuć. Tutaj są też jakieś linki. Ej, ale jak w ogóle do tego doszło, że wy tutaj jesteście? Wy tutaj po prostu sobie dobrowolnie weszliście, bo ktoś wam oferował, nie wiem, jakiś bon podarunkowy w sklepie, czy co? Bardzo długa historia i bardzo nieciekawa, okej, nie, bo naprawdę, no to wygląda co najmniej dziwnie, no monitoringu to my jeszcze nigdy nie mieliśmy. No ej. Nigdy, serio. Bez jaj, nigdy jeszcze nie było. No, co? Zniszczy te kamery, okej. Okay. Zniszczyłem. Dobra. Ej, czy coś tutaj jest jeszcze? No bo patrzcie, w ogóle... Eee, gdzie jest agent? No właśnie. Nie wiadomo, jest, no... ale z agentem to jest bardzo dziwna sprawa, naprawdę. On zniknął już dawno temu.
około miesiąca ale ja bym chciał wiedzieć, gdzie jest agent. Ja zabrałem tutaj Shulker Boxa. Ale nikt tego rzeczami... nie wie. Weźcie sobie trochę ale fajerwerek. Elytry! Weźcie sobie po elytrze. Weźcie sobie po połowie tych pereł. No, żeby coś... No, serio. Weźcie sobie. A, to dla agenta zostawiliście. No tak, agenta przecież nie ma nawet. Więc no, więc trochę przypał wobec tego. Słuchajcie, bo ja tutaj zabrałem rzeczy, żeby dla każdego było, a nie ma tutaj agenta. Tutaj macie jakieś... Ale słuchaj, on już bardzo dawno temu zniknął. Nam się wydawało na początku, że on został porwany, ale najprawdopodobniej nie został porwany, tylko ktoś go zmusił, dokładnie, żeby sam nas opuścił. Ale to nikogo nie ma na serwerze. Wy widzieliście kogokolwiek? No bo to ja nie. Że nie, serio, nie. Ja nie, nikogo. Na tabie, nie, ale ani nic z tych rzeczy. Kto wybudował to więzienie niby? No ktoś ją chciał stworzyć, naprawdę. No mnie tutaj nie było, znaczy w sumie to byłem, no bo wracałem z Abrowic, ale nie byłem w tym miejscu, tylko byłem na tych około pewnie koordynatach, ale nie przypominam sobie, żeby taki moloch tutaj stał, ani ja, ani Bobo, ja nie przypominam sobie takich rzeczy, absolutnie nie przypominam sobie takich no rzeczy. To jest po prostu jakieś dziwne, okej? Okay? Więc wydaje mi się, że teraz ja bym po prostu chyba zwiewał jak najszybciej, po prostu tylko dobra się da, no bo, serio, no bo bez jaj, no chyba nie będziemy tutaj siedzieć, co? Czekajcie, tylko no wolałbym już tego no my już chcemy wrócić wyjść, okay, do Milionowic, mieliśmy tutaj, portal mieliśmy tutaj znaleźć. No to... A jest tutaj jakiś portal? No właśnie, no właśnie to, nie, to było, tak, to było kłamstwo. To było dobra kłamstwo. To chodźcie wobec tego teraz za mną, spróbujemy wow, sobie... Wow, to jest ogromne! Schodki, a widziałeś ja, to z zewnątrz? To wygląda jak jakiś poligon wojskowy łamany na więzienie o zaostrzonym rygorze, naprawdę my to wygląda. My sami nigdy nie wyszli, nigdy. Ja próbowałem do was tutaj bokiem właśnie wejść, ale naprawdę, kurczę, co, jakby... Ja nie wiem, czego się tutaj spodziewać, bo zaraz serio, jak będą jakieś jeszcze pułapki tutaj kolejne, to naprawdę no, nie wiem, co tutaj będzie. To są kolejne płytki, uważajcie, bo to są instant damage. To wygląda w ogóle. To jest naprawdę nie, dziwne miejsce. Serio? To jest naprawdę dziwne miejsce. To słuchajcie, to ja mam. Chodźcie tutaj troszeczkę w bezpieczne miejsce, my musimy pogadać. Dobra. To naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. Serio, na pewno nie chcę stać w tamtym miejscu. To na pewno, jeżeli już mamy uciekam tutaj gadać. Szybciutko. Musimy serio bardzo daleko uciekać, no. Najdalej mamy elitry. Ej, w ogóle załóżcie te elitry. Macie fajerwerki w EQ? Tak, ale nie latałem tak dawno, że nie wiem, jak sobie poradzę. Dobra, no musisz sobie stary poradzić. Dobra, dobra. To czekajcie, weźmy teraz fajerwerki, polećmy gdzieś troszeczkę dalej i lećcie za mną, okej? Okay? Lećcie dobra w tej tak po ukosie, tak jak ja, czekajcie. A, no halo, nie mogę. A, bo ja nie mam elitry założonej. Wow, dobra, lecę. Okay. To leć tam stary po prostu. No, co jest, ja nie mogę. No, dobra, wystartowałem, dawaj tam po ukosie polecimy. Szybko, dobra, żeby się trochę oddalić i wtedy się zgadzamy, że jakby dalej, bo my musimy naprawdę tutaj poważnie porozmawiać, co tutaj się dzieje, to ja po prostu w to nie za bardzo wierzę. Okej, okay, myślę, że już możemy gdzieś tutaj lądować. Elviso, dobra, gdzie ty jesteś? Maciu, no, gdzie ty tutaj jesteś? Właśnie ląduje. Tutaj jest taka, patrz, taki piasek, taka oaza, no, jakby. Już wbijam, okej, spoczko, już tu wbijam. To dawaj tutaj, dawaj dobra tutaj. W ogóle dziwnie to strasznie wygląda, ale, jest ale dziwne, spoczko. No. Dobra, gdzie jest Maciek do tego wszystkiego? On w ogóle teraz wystartował, czy jak? Nie mam pojęcia, ale Elviso, naprawdę, my musimy tutaj pogadać, co się dzieje. No, wydaje mi się, że już jesteśmy w miarę bezpieczni. Ja dostałem tutaj tabliczki normalnie w Milionowicach, przy tym pamiętasz sklepie twoim z TNT, tak, tam był taki sklepik, klocek no z TNT, to dostałem normalnie tabliczki, że siema, miało być wszystko spoko, rozdzieliłem was, znaczy, że ten ktoś mówi, że rozdzieliłem tak, was rozdzieli i byłoby wszystko spoko, gdybyście nie chcieli się nawzajem znaleźć, czyli że ja i Bobo nie chcielibyśmy znaleźć was i na odwrót, że wy nas i byłoby wszystko spoko, no i że ja jestem nowy, że teraz nadchodzą jakieś mroczne czasy, że my się tam nie znaliśmy. Ja musiałem robić jakąś pajacerkę, jakieś tory przeszkód, jakieś my też właśnie, literki, my też jakieś parkury i wtedy dostałem koordynaty i dopiero tutaj poleciałem. Bobo został celowo, żeby oczywiście pilnować tutaj Milionowic. Rozumiem. Ja tutaj przeleciałem po was, ale no jeżeli ja nie wrócę stary z agentem, to ja nie wiem. Ale Abra, nie masz pojęcia, to jest w ogóle chora sytuacja. Serio, agenty gdzie, no tak jakby nie porwany. Nie, że nie ma agenta, to tak jest jakby Maciocha. Dobra, jest już tutaj jeszcze z nami Maciuch, więc Luba. Teraz tak, musimy ustalić jedną rzecz. Czy my teraz wracamy, czy my uciekamy gdzieś indziej, żeby ktoś nas nie zaczął śledzić? Ja nie wiem, słuchajcie, co my teraz mamy zrobić, bo my do Milionowic mamy milion krat... Nie no, milion to nie, ale 100 tysięcy kratek. Ja też mam całkiem nie najgorszy sposób na to, aby w miarę szybko pokonać 100 tysięcy kratek, a mianowicie lecenie w neterze. Tylko, słuchajcie, czy wy macie jakąś zbrojkę? Wy nie macie nawet zbrojek. Ale nic, więc ja muszę nic wam teraz zrobić. Ja specjalnie zabrałem diaksy, przeszukałem stare to bazy. Tak. Te pierwsze bazy w Milionowicach, za czasów, kiedy jeszcze nawet Bobo nie było, żeby tylko tutaj właśnie coś dla was ogarnąć, więc teraz tak, słuchajcie, jedne spodnie i drugie, weźcie sobie tutaj je, okay, naprawdę, musimy wszystkie możliwe itemy dla was zrobić. Teraz tak, zrobimy jeszcze dodatkowo hełm i hełm, dobra, podzielcie się teraz hełmami. Do tego wszystkiego wlatują buty, więc podzielcie się teraz butami. Raz, dwa. Do tego jeszcze wrzucimy, myślę, po kilofie dla was, żeby tutaj było dobra. No, mieczyk kilof by się raz, też przydał tak, na moby, nie? Dobra, mieczyk wobec tego też. Raz i dwa. Dobra, i łopata na razie myślę się nie przyda. Ile macie fajerwerek, ile macie enderpereł? To ja mam 16. Perełek 16, a fajerwerek raz, dwa, trzy, cztery, pięć staków. Dobra, to ile ja macie mam użyć elytr? Ile macie użyć elytr? Bo to wow jest mega ważne. Ja mam jeszcze zapasową elytrę za agenta.
Także okay. Mam dużo. A ty, Elvis, o ile? 235. Dobra, to jest mega mało, to jest naprawdę mega, mega, mega mało. Więc ja wobec tego proponowałbym pójść naprawdę netherem. Netherem, nie wiem, czy wiecie, okay, jak to się robi, ale wtedy chodzi o to, że każde 1000 kratek w netherze to jest 8000 tak, w normalnym. Słyszałem. Dlatego te elytry i tak będziemy musieli prawdopodobnie się potem znowu tutaj wrócić, porozwalać membrany, bo zebrałem ze sobą kowadło, i naprawić te elytry, bo wam prawdopodobnie może nie starczyć. No, możliwe. Serio, no. Znaczy jednemu z was serio, tak, dlatego że macie po agencie, ale drugiej osobie prawdopodobnie nie. Więc teraz tak, musicie być czujni, miejcie fajerwerki w łapach, założoną elytrę i dawajcie, wbijamy do środka. Okay. Wbijamy ewidentnie do środka, ja wam powiem wobec tego, co robić dalej, bo to już nie jest easy. Znaczy, potem jest easy, ale na początku nie. A więc teraz tak. Ty gubię, nie? Dobra, jest tutaj Elviso, czy jest Macioch? Nie widzę tak, Macioka. Jesteśmy. Dobra, to teraz tak, słuchajcie, musimy zrobić coś takiego, że musimy być nad nami. Musimy być nad bedrockiem. Jak to no zrobić? Jak. Słuchajcie, musicie... Jak to nad bedrockiem? Tak się w ogóle no, da? Tak, tak, tylko musicie mnie śledzić. Musicie mnie śledzić. Dobra, lecimy, więc dobra, słuchajcie, musimy spróbować wlecieć do góry, czyli znaleźć jakąś jaskinię, dziurkę, coś gdziekolwiek, więc po prostu lećcie za mną. Aha, jeszcze gaz do tego, uważaj, uważaj! Wow, dobra, lećcie wow, za mną, ja lecę. Dobra, i spróbuję powolutku tutaj lecieć, tak żebyście wy mnie do mnie nadgonili i wtedy znajdziemy jakąś tutaj lukę. Okej, okay, lecicie za mną? Ja lecę, ale Maciek nie jeszcze. No ja tak średnio. Dobra, wracam się, gdzie jest Macioch? Gdzie jest Macioch? Gdzie jest Macioch? No, musisz lecieć! Nie, tu jest Macioch. Ty bądź, wadliwa elytra to jest. Wszystkie fajerwerki zmarnuje. O star, dobra, to klepiemy wow, tego gasta, klepiemy tego gasta. Bijemy go, dawaj, bijemy go, wow. Dobra, klepię, okej, okay, rozwalone. Dobra, no, próbuj, no, musisz skoczyć, no. No, ale przecież od góry. No skacze dwa cały czas. Spacja i fajerwerka naraz. Jak jesteś zlecie dwa razy spacja. I sprint jeszcze. No. Oj, było blisko. Dobra, a zrób sobie wyżej, coś wyżej. Serio, no musisz, dawaj, my musimy lecieć. Ja, dwa razy spacja, musisz, pyk, pyk. Pyk, pyk. No. O, poleciał. Udało się, dobra. Dobra, i leć, po prostu leć. Lecimy. A my cię nadgonimy, Dobra. Dobra, Elviso, ja lecę, nie widzę was, ale mniej więcej wiem, gdzie polecieliście, więc okay, lećcie. I teraz tak, okej, okay, dobra, ja was trochę tutaj nadgonię. O, widzę już Elviso. Gdzie jest Macioch? Poleciał ja dołem. Jeszcze chyba z przodu, wiecie co, trochę w lewo. Dobra, wiem, widzę, tutaj... to wyprzedzę cię, Macioch. Widzimy cię. Dobra, okay, czekaj, nic nie ma. Wyprzedziłem. Widzicie mnie, jestem nad wami. Tak jest, tak jest. Dobra, tak, kontrolujemy. Okej, okay, i teraz słuchajcie, i teraz chodźcie za mną. Skręciłem troszeczkę w lewo i teraz próbuję tutaj gdzieś w górę. Okej. Okay. Tutaj nie ma. Tutaj jest jaskinia. Wow! Pół serca! Wow! Okej, okay, widzę Elvisa. Uważajcie, spróbujcie się wbijać. Spróbujcie tutaj się wbić. Spróbujcie się tutaj wbić, tylko się nie zabić przy wow, okazji. Bo to jest naprawdę. Ja mi pół serca zostało. To jest to... bardzo niebezpieczne, wiesz co? Ener perełką może, pan żyje. Perełeczko tam wbije. Gdzie... O, tu jest. Nie! 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 Co jest gra... To co się stary z nim teraz stanie? Nie mam pojęcia, stary, nie mam pojęcia. On teraz będzie chyba w tym więzieniu. Ej, jesteś w Milionowicach? Ej, bo może on jest stary w Milionowicach, jako że was uratowałem. Jest taka opcja, stary. No, to by było dobre. Może on jest stary w Milionowicach. To gdzie? Gdzie on jest? To gdzie jest? O stary, no to co? To gdzie on teraz jest? Wrócił do więzienia. Stary, jak my teraz mamy wrócić do więzienia? Nie mam pojęcia, przecież to jest już no, kawałek drogi stąd. Gdzie w ogóle portal teraz? Ja nie wierzę, co tu się dzieje? Stary, chodź tutaj szybko, spróbujemy zabrać jego itemy. Tylko, dobra, że... bierzemy je. Do tego Shulkerboxa spróbujemy, stary, spakować. Dobra, co dobra, się uda spakować, to się uda spakować do Shulkerboxa. Stary. I ale lipa, serio. Ja, ale to, znowu w więzieniu? Znowu. Ja, dobra, to ja widzę tylko jedną możliwość, stary. Widzę tylko jedną możliwość, że musimy zrobić, stary, znowu tak, portal. Teraz musimy portal, ewidentnie w ogóle, ile masz obsa, co? A ja tego obsa to mam ze 300 albo i więcej, stary, bo okay, przecież pamiętasz, była wojna z Bobą, to tam było mnóstwo obsa. No, było ja, mnóstwo. No, dobra, to teraz zrobimy wobec tego tak, okej. Okay. Serio, no tutaj to elytra nam się, stary, zużyje. Trzeba membrany teraz no, wobec tego trochę prawda, poukatrupiać. I dobra, ja koordynaty tam pamiętam, nie wiem, 850 na 42 300 chyba, czy coś w tym stylu, czy 41 300. Dobra, Elviso, daleko jesteśmy. Jesteśmy 5000 kratek. Dobra, no, czy ty w ogóle dolecisz na tej elytrze? Wiesz co, ona ma teraz 162 użycia, więc no nie wiem. Dobra, w drugą stronę. Okej, okay, to mamy jeszcze w razie co w zapasie drugą i trzeba będzie po prostu ubić te membrany, więc lecisz za mną? Tak, lecę tutaj cały czas. Jedna sekunda to jedno zużycie elytry, czyli 60 sekund, czyli 1000 kratek to 60 użyć. Cześć, w ten dobrze, sposób to no, działa. Dobra, lecimy do ciebie, mamy 5000 kratek. Jak sami widzicie, słuchajcie, uratowanie chłopaków to naprawdę nie jest taka łatwa rzecz. No. To mogłoby się tylko wydawać, że to jest takie easy, więc teraz tak, słuchaj, moja elytra to tam przeżyje wszystko, twoja ma tutaj troszeczkę, Maciocha ma wobec tego też nie za dużo, więc trzeba będzie poczekać do nocy. Trzeba będzie ukatrupić te membrany.
Trzeba będzie, słuchajcie, tym rozwalonym trochę kowadłem. Ty leć, nie musisz na mnie czekać, spoko. Okej, okay, dobra. Rozwalonym kowadłem trzeba będzie, słuchajcie, to naprawić. Bo to naprawdę, no to nie będzie easy. To nie będzie, słuchajcie, easy. Już myślałem, że się wydostaliśmy i że będziemy już wracać, ale... Oj, to nie jest, słuchajcie, łatwa sprawa. To ewidentnie nie jest łatwa sprawa. Zostało nam 4000 kratek. 4K kratek i jesteśmy... szybko do góry, szybko do góry. Lecimy do ciebie. Więc moi drodzy, ja przypominam, żebyście zasubskrybowali kanał i żebyście byli na bieżąco, bo teraz gang Abry się pojednał. I oczywiście wpadajcie na www.abraety. Pierwszy link w opisie. Kozackie koszuleczki, słuchajcie, na sklepie właśnie są dostępne. Abra Team, Bobo Team oraz są oczywiście rzeczy Back to School, więc obczajcie koniecznie Back to School, moi drodzy. Plecaki, zarówno białe, jak i czarne, to są duże plecaki dwukomorowe, gdzie normalnie do szkoły pełnoprawnie można je oczywiście, słuchajcie, zabrać. Dobra, szybko lecę przed siebie i pamiętajcie o tym, że do każdego plecaka jest kurier za friko. Dokładnie tak, www.abraety, worki też są. A ja wam bardzo dziękuję i teraz lecimy uratować łaciocha. Dobrego dzieńczka, eleczko i pół!